Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Parlament Europejski debatuje dziś nad ustaleniami unijnego szczytu, na którym doszło do porozumienia wokół wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy. Polska zgodziła się na kompromis. Pojawiają się jednak obawy, że polityczne konkluzje nie będą stosowane przez Komisję Europejską. Premier Mateusz Morawiecki zgodził się na unijny mechanizm warunkowości. Konkluzje, jakie przyjęła Rada Europejska, miały sprzyjać jego właściwej interpretacji. Chodzi o to, by mechanizm chronił unijne środki, a nie stawał się narzędziem politycznego nacisku. Rozporządzenie jest po to, by chronić budżet europejski przed niewłaściwym wdrażaniem, przed brakiem niezależnej kontroli i przed nieefektywnym ściganiem defraudacji. Tak ten mechanizm odczytuje Polska, która zażądała na piśmie właśnie takiej interpretacji nowego rozporządzenia przez Komisję Europejską. Mówił o tym minister do spraw europejskich Konrad Szymański w trakcie posiedzenia Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzisiaj nad ustaleniami wokół unijnego budżetu debatuje Parlament Europejski i rezolucja, jaką chcą przyjąć politycy największych frakcji, może rodzić obawy, że konkluzje ze szczytu mają znaczenie tylko symboliczne. Treść konkluzji Rady Europejskiej dotyczących rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu warunkowości jest zbyteczna. Stosowanie, cel i zakres rozporządzenia w sprawie praworządności są jasno określone w tekście prawnym tego rozporządzenia. Dla nich te konkluzje nie mają żadnego znaczenia. Uważają, że mechanizm praworządności powinien zostać przyjęty. W trakcie dzisiejszej debaty przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała, że mechanizm będzie stosowany. Od razu jakiekolwiek naruszenie praworządności ma podlegać sankcjom. Mechanizm warunkowości nie został podważony. Dla mnie to była czerwona linia. Wiem, że dla państwa również. Jest to przełomowy moment. Parlament Europejski jednoznacznie postrzegał mechanizm warunkowości. Nie interpretował go tylko w kontekście ochrony unijnych środków przed defraudacją, ale szerzej także w wymiarze sądów i systemu prawnego, jaki jest obecny w poszczególnych krajach. Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów i nie będzie zamykać oczu na żaden incydent naruszenia praworządności. Musimy w ten sposób działać. W trakcie dzisiejszej debaty także niemiecka prezydencja bagatelizowała kompromis przyjęty na unijnym szczycie. Nie zmienił ten kompromis niczego w tym, co zostało wynegocjowane z Parlamentem Europejskim. Pojawia się pytanie, czy Komisja Europejska wywiąże się ze zobowiązań, jakie w ocenie polskiego rządu złożyła na szczycie w Brukseli. To pytanie dzisiaj w Parlamencie Europejskim postawił europoseł Bogdan Rzońca z PiSu. Mam nadzieję zatem, że ustalenia Rady Europejskiej to nie był teatr pod batutą prezydencji niemieckiej. Poważne obawy ma tutaj Solidarna Polska. Z kolei rząd i premier Mateusz Morawiecki nie rezygnują z narzędzia, jakim jest skarga do TSUE i nawet wywiązanie się Komisji Europejskiej z przyjętego porozumienia nie wpłynie tutaj na decyzję Polski. To w żaden sposób nie może wpływać na ograniczenie prawa do skargi, z którego skorzystamy, ponieważ sprawa ta powinna być wyjaśniona pod każdym kątem. Polska oczekuje, że Komisja Europejska nie będzie korzystała z mechanizmu warunkowości do czasu, kiedy na jego temat nie wypowie się Trybunał Sprawiedliwości. Polski rząd rekomenduje, by święta Bożego Narodzenia spędzić w gronie najbliższej rodziny. Pojawia się też apel do rodaków z zagranicy, by przyjazd do ojczyzny przełożyć na inny termin. Rząd rekomenduje, by w święta Bożego Narodzenia domownicy mogli przyjąć maksymalnie 5 dodatkowych osób. To jest wyjątkowy czas, ale w tym wyjątkowym czasie potrzebna jest wyjątkowa odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie i za bliskich. Za to, żeby nie zarażać innych. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelowali o ograniczenie mobilności w święta Państwo, Bożego Narodzenia. Bardzo bym chciał i będę również rekomendował rządowemu zespołowi zarządzania kryzysowego, żeby ten okres, który zbliża się, czyli i święta, mówię tutaj o Sylwestrze, i ferie, żebyśmy konsekwentnie
zostali w domu. Rząd chce wymusić taką postawę Polaków poprzez utrzymanie obostrzeń, zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia ze spadkowym trendem zachorowań. Wielu medyków, tych, którzy współpracują z rządem, wskazuje jednak, że styczeń i luty to groźniejsze miesiące niż październik i listopad. Wirus w tym okresie może łatwiej się rozprzestrzeniać. Widać, że zbliżają się też kolejne trudne decyzje, trudne tygodnie. I patrząc na to, co dzieje się wokół nas, mając na uwadze decyzje naszych sąsiadów, miejmy też z tyłu głowy, miejmy na uwadze to, że pandemia nie jest jeszcze zwalczona, że w bardzo wielu miejscach mówi się o trzeciej fali. Trzecia fala koronawirusa według resortu zdrowia może pokryć się ze szczytem zachorowań na grypę. Nie przerwie tego szczepionka. Za mało osób będzie wtedy jeszcze zaszczepionych, by mówić o efekcie populacyjnym. Minister zdrowia Adam Niedzielski zasugerował, żeby rozważając plany przyjazdu do kraju na święta Bożego Narodzenia, zastanowić się, czy nie lepiej byłoby poczekać z powrotem do Wielkanocy. Minister obrony Mariusz Błaszczak podsumował w Sejmie dotychczasowe działania, jakie w walce z pandemią podejmuje wojsko. Wojsko od początku pandemii wspiera osoby samotne, starsze i pozostające w izolacji w domach. Z lekami i żywnością dociera do 11 tysięcy kombatantów, seniorów i potrzebujących. W walce z pandemią każdego dnia udział bierze 10 tysięcy żołnierzy. Kolejne 10 tysięcy jest w stałej gotowości do podjęcia działań. Cały czas żołnierze Wojska Polskiego zaangażowani są w budowę szpitali tymczasowych. Wojsko wsparło budowę 17 takich placówek na terenie całego kraju. Między innymi w Lublinie, Rzeszowie czy Krakowie oraz przygotowało samodzielnie dwa szpitale kontenerowe na warszawskim Bemowie i we Wrocławiu. Wojsko zorganizowało również szpital tymczasowy przy lotnisku Okęcie. W razie potrzeby będzie tam opieka dla 200 pacjentów. Do tego żołnierze zbudowali ponad 50 izolatoriów oraz ponad 20 polowych izb przyjęć. Cały czas podejmowane są działania, aby odciążyć cywilną służbę zdrowia i pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wspieramy prawie 700 szpitali i 173 stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wsparcie wojska otrzymało 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Żołnierze zaangażowani byli przy preselekcji dawców krwi i osocza. Przeprowadzają wywiady epidemiologiczne, sami oddają osocze i krew. Od marca żołnierze Wojska Polskiego oddali ponad 11 tysięcy litrów krwi, a 200 żołnierzy oddało osocze. Wojsko Polskie pobiera wymazy w około 300 punktach przyszpitalnych. Średnio żołnierze pobierają około 55 tysięcy wymazów tygodniowo. Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją przepisów w sprawach o odszkodowania z tytułu m.in. zbrodni wojennych. Wniosek złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Otwarcie drogi sądowej przed polskimi sądami dla obywateli polskich, ofiar zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości – to główny cel wniosku, który trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczas postępowania przeciwko Niemcom, które dotyczyły odszkodowania za zbrodnie, były przez polskie sądy umarzane z uwagi na immunitet jurysdykcyjny państwa obcego. W tej sprawie posłowie PiSu złożyli wniosek do Trybunału. Uważamy, że immunitet jurysdykcyjny nie może chronić państwa agresora przed słusznymi roszczeniami ofiar. Chcemy przywrócić elementarną sprawiedliwość dla tych osób, które podczas II wojny światowej doznały niewyobrażalnych strat życia, zdrowia, własności, a także ich spadkobierców. Posłowie PiSu wskazali, że tak zwana zasada immunitetu jurysdykcyjnego narusza jednocześnie konstytucyjne prawo do sądu, zasady ochrony własności i prawa dziedziczenia, a także wiążące Polskę prawo międzynarodowe. W przypadku uchylenia immunitetu pozwy przeciwko Niemcom mogliby składać m.in. cywilne ofiary zbrodni i działań wojennych, robotnicy przymusowi i więźniowie obozów pracy przymusowej, jeńcy wojenni czy powstańcy warszawscy. Ministerstwo Infrastruktury informuje o bezpieczeństwie na drogach i zapowiada nowy program Bezpieczna Infrastruktura. W Sejmie wiceminister Rafał Weber przytaczał liczby. Mówił, że liczba wypadków spada. Resort Infrastruktury dokonał analizy sytuacji na polskich drogach. 2019 to najbezpieczniejszy rok, jeśli chodzi o ruch drogowy w Polsce, mówi wiceminister Rafał Weber. Ze zgromadzonych danych wynika, że miniony rok był kolejnym, w którym zmniejszyła się liczba wypadków drogowych.
w roku 2019 odnotowano. 30 288 wypadków, jest to spadek o 4,4 w stosunku do roku 2018. 35 477 osób rannych, jest to spadek o 5% w stosunku do roku 2018. 10 633 osoby ciężko ranne, jest to spadek o 3% w stosunku do roku 2018. Tendencji spadkowej nie udało się jednak utrzymać, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne. W 2019 roku na drogach zmarło blisko 3000 osób. Najwięcej wypadków było z udziałem pieszych. Wśród najczęstszych przyczyn jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych i prowadzenie pojazdów przez młodych kierowców. Duża ilość wypadków, bo aż 14%, wydarzyła się z udziałem rowerzystów. Dane przedstawione w Sejmie nie budzą entuzjazmu w opozycji. Poprawa tych wskaźników bezpieczeństwa w latach 2011-2015 została w kolejnych latach wyraźnie zahamowana. Może nie wszystkich, część spada. Ale można odnieść wrażenie, że w 2016 roku, od 2016 roku zadania, które były realizowane, nie mają wielkiego wpływu na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wiceminister Rafał Weber podkreślał w odpowiedzi, że każdego roku podejmowane są inicjatywy zmierzające w stronę poprawy bezpieczeństwa. Setki milionów złotych każdego roku kierowane są na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na takie inwestycje punktowe, jak chodniki, jak sygnalizacje świetlne, jak ronda, ale też szersze modernizacje. To między innymi program 100 obwodnic czy fundusz dróg samorządowych. W planach jest także uruchomienie programu Bezpieczna Infrastruktura, który będzie dedykowany na takie działania jak doświetlenie przejść dla pieszych czy budowa chodników w terenach zabudowanych. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe to główny cel programu dotyczącego ochrony brzegów morskich. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawił wiceminister Marek Grubarczyk. W Sejmie wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk przedstawił sprawozdanie dotyczące ochrony brzegów morskich. Przede wszystkim dotyczy ono naprawy, remontu nabrzeży, wykonania wszelkiego rodzaju umocnień, realizacji zadań w zakresie przede wszystkim przeciwdziałania erozji i podniesienia bezpieczeństwa w tym zakresie. Program dotyczący ochrony brzegów morskich, którego wartość sięga 34 milionów złotych, jest istotny także dla ochrony całej infrastruktury portowej. To jest jeden z ważniejszych programów w zakresie przede wszystkim utrzymania bezpieczeństwa i swobodnego dostępu do plaż, który również ten program zawiera, oprócz infrastruktury, a więc refulacja, odtwarzanie plaż i zabezpieczenie swobodnego dostępu do morza w celach turystycznych. Program ma pozytywnie odbić się także na innych branżach. Przykładem jest rybołówstwo. A więc odbudowywanie slipów czy pomostów, które służą również wyładunkowi w zakresie rybołówstwa. Sprawozdanie zostało poparte przez Sejm. Strażacy apelują o regularne czyszczenie kominów. Przypominają, że z powodu palącej się sadzy w kominach dochodzi do wielu interwencji. Paląca się sadza w kominach. Do takich zdarzeń strażacy w tym roku wzywani byli bardzo często. W roku 2020 odnotowaliśmy około 1300 zdarzeń związanych z pożarami sadzy w kominie. Jest to tylko o 10% mniej niż w roku ubiegłym. Tłumaczy Lucyna Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. A to liczba interwencji tylko z województwa wielkopolskiego. Pożary w kominach powstają z powodu zalegającej sadzy. Główną przyczyną powstania pożaru sadzy w kominie jest brak dbałości o ten komin, czyli brak czyszczenia, które jest wymagane zgodnie z ustalonymi przepisami. Strażacy przypominają o obowiązku okresowego czyszczenia kominów. Zalecamy przegląd kominów, przewodów kominowych raz na kwartał. To mówimy tutaj o paliwie stałym typu węgiel czy drewno, a raz na pół roku, jeżeli opalamy paliwem ciekłym, na przykład gazem. Mówi Alicja Borucka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pamiętajmy o tym,
tym, że po każdorazowym pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza. Sprawdzi on, jakie szkody poczynił ogień i czy komin nadaje się jeszcze do użytku. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.